całym bloku wszędzie są robaki. Tylko ludzie niektórzy się wstydzą, chcą, nie wstydzą się przyznać. Ja nie wiem, co to za wstyd, przecież ja ich tu nie przyprowadziłam i nie karmię, tylko karmię ich trucizną, żeby się pozbyć tego. Od czerwca mam problem z prusakami. Częściej w kuchni i w łazience. Jak wyjechałam na 4 dni na działkę, to niech mi pan wierzy, że ze 100 sztuk było w zlewie. Chleb, foliową torebkę, wszystko w foliowe torebki jakoś się wiąże, żeby nie tego. Nawet do lodówki potrafiły wejść. Mimo, że nam jest zimno. Przecież to choroby nerwowej można dostać. Walka była na wszystkie możliwe sposoby. Kto co doradził, kto co powiedział, jakieś ogłoszenia o dezynsekcji. Wszystko wykorzystałam. Sprawa do tych 10-piętrowych bloków, gdzie są sypy, gdzie są to wszystko razem. Właśnie po tych dezynsekcjach administracyjnych to mamy więcej w mieszkaniach. Trzeba by zrobić po prostu dezynsekcję u wszystkich, we wszystkich mieszkaniach. We wszystkich, tak jak oni robią, sypach, korytarzach, klatkach, tak to jakby u wszystkich zrobił, to może by nie wytępił.